Witamy w kolejnym potężnym materiale z serii Warlords Battlecry 1. Ze mną Edwin. Siema. Ogrywamy kolejną mapę skirmiszową na boty. Tym razem mapa o nazwie... Dwarven Hills. Tak, gramy na dwóch Grand Warlordów. Mhm. I wszyscy gramy krasnoludami. No cóż. Czyli potężną rasą. Ale fajna ta mapa, bo jest wejście do bazy tylko z jednej strony. Zarąbista do obrony. No i gramy swoimi bohaterami oczywiście, które ekspimy. Oczywiście. Przyzywaczem i piromantą. I lay claim to this site to death and glory. Tylko kopalnie mogłyby być lepiej rozmieszczone, bo nie mogłem czterech na raz przejąć. A ja mogłem. Ale blisko oni są. A ja mam dwa wejścia do bazy, bo tutaj... No ja na szczęście nie. Zobacz tu gdzie idę. A tu może, a ja nie mogę tam przejść akurat. Idę po questa. Kowala mi zabili. No, powiem ci, że to może być nietrywialne, ponieważ... Uwaga, mam questa. 400 kryształy jak dam. Szaman. To reverse the spell, he will... No szamana dostanie. O, widzisz. Kliknąłem to, ale dopiero po kliknięciu pomyślałem, że ja nie chcę tego golda stracić. No, ale zawsze... Ale dałeś kryształ, a nie golda. No nie, bot mnie raszuje. Czyli potwierdza zasadę, że w najsłabszego zawsze rasz. Dokładnie. Ale chyba go... Chyba wybronię takiego nobowskiego rasza. Wlazł mi do bazy, no co za... I tiera mi chciał zniszczyć. Co za pajac. O, mnie też atakują. Biegaczami raszują moje wieże. W sumie tu krasnalem nie masz jak wypełnić, wiesz, żeby zmienić typ obrażeń. Jak to? Czerwonego maga. A, no to ty akurat możesz, a ja nie mogę. Gdzie mi buildingi atakują, a teraz od drugiej strony jeszcze. A i będą mnie z dwóch stron. No to, że muszę grać krasnalami, to jest jednak dość istotny problem. Trzeba zrobić buffa, a tu się akurat opłaca robić buffa do speeda dla biegaczy. Ponieważ... Kurde, no teraz z drugiej strony jeszcze we mnie. Jednostek nie produkuje, bo nie mam złota. Mam czterech potężnych biegaczy. Co, nie wypełniłeś sobie golda? A nie, no wypełniłeś. Dobra, trzeba trochę wyjść na środek. O! To twój? Zobaczysz to na odcinku, nie? Jak to ładnie. Jeszcze nikt tak ładnie nie zabił bohatera jak ja. Zaciął się i miał tam chyba 10 HP i wyszedłem szamanem i zwierzę i go dobiłem. Ej, bot się buduje w mojej bazie. Gdzie? Zbudował mi baraki i właśnie sobie przejmę, będę miał dwa baraki.
fajnie. No tak nie do końca w twojej bazie. O, już jakieś balisty. Aj, głośnik wam strzela. No na krasnoludy się bardzo wkurzająco gra. Dobra. Trochę kusz. Wiesz, w sumie kusze to są useless. No i co dostałem? O nie, tu już jest wieża. Dostałem zjawę z questa. No na szczęście ta mapa jest mała, więc boty nie będą na niej ogarniać. O, ognika dostałem potężnego. Ej, co tu we mnie strzela? Balisty pewnie. Pamiętaj, nie, że one mają. Głośnik. Pamiętaj, że balisty tu mają 24 zasięgu. Znaczy mogą mieć. Więc. Dobra, lecimy w biegaczy na Mithrilu. Ja mam trochę problem, bo nie mam jednostek. Ja na razie się tylko bronię, ale nie idzie mi najgorzej. Aczkolwiek właśnie kowal mi zajebał kryta. O, robię piwo. No, raszują mnie. Dasz radę? To z piorunem ich. Szkoda, że ognika nie mogę do wieży wsadzić. No, mogę w końcu berków robić. Ale kto by robił berków, kiedy są biegacze? Berserkarze są od te trzy. No. No jak normalnie. Potężny atak biegaczy. Już zapomniałem, dlaczego to takie gówno. Nawet tak nie mów, wyrażaj się. Ile mają speeda? Biegacz kontra balista. Nie rozwalił nawet jednej balisty. No i widzisz, jaka kontra? A ty nie doceniasz. Nie mają speeda. Nie no, mają w sumie 18 speeda mają na buffach. To nawet jest sporo. Dobra, robię berków. Tych biegaczy to ja bym jednak więcej chciał. Dobra. Czy mi się te 4 do czegoś przyda? Chyba nie. Nie, Mithril.
Your buildings are under attack. No. Dobra, mam już chyba tylu tych biegaczy, że... że będę mógł w końcu coś zrobić. O, dostałem kawalerzystę za 250 golda. Tego, znaczy czarnego? Tak. Zajebiście, to porobisz nim większość tego, co krasnoludy mają. Dobra, czas na potężny rush biegaczy w przeciwników. Nie chcę mi się czekać na mithril w sumie. Aż taki będziesz... patrz. Agresywny. Ale 500 golda potrzebuję, żeby ich napoić. Dobra. Idą. Szkoda, że berka nie mam. Gdzie ty jesteś? Na dole, fasz. O kurde, jak to połyka budynki. A nawet na mithrilu jeszcze nie są. WBC1 jest jednak potężny. No jednak 21 speeda robi swoje. Czemu ja dalej nie mogę berserkerów robić? Bo nie masz znaczy nie browaru, tylko tam gospody. No cóż, bot nie stawiał oporu. A jeszcze jakby byli na berku i na invigorejcie, to by było zbyt potężne. Research complete. Ready the troops. By było nie do rozwalenia. Do boju. Dobra, o jest mithril. Masz berka? Masz już ten czar odblokowany? Nie. O. To trudno. Your buildings are under attack. Your troops are under attack. No nie, bo tymi balistami atakują. Nie pamiętam, czy w T3 jest ten ostatni buff do biegaczy, czy... Znaczy, czy w T5? Your buildings are under attack. Poczekaj, nie niższych jeszcze. Daj mi zrobić. O, mam mithril. Teraz mają już 15. Nie mam jeszcze mithrilu. Your troops are under attack. Ja ich nie niszczę, ja się znęcam po prostu. Your buildings are under attack. Czemu ty mnie biłeś? Co? Research complete. Nie co, tylko proszę. To po pierwsze. Dobra. Ej, no nie stać mnie na te 5, daj gelda. Na pewno. Dobra, nie robię tych berków. Sami biegacze muszą to wykierować. O,
are under attack. No, ale te boty dość upierdliwe, mimo tego, że taka mała mapa. Dobra, czy tu jest ostatni buff jakiś dobiegaczy, czy nie? Ozaram i Mithril wskoczy. Jest Mithril. Na Mithrilu mają, no, po 40% redukcji, 20 damage'a. To musi być potężne. Plus odporność na strzałki, plus 40% redukcji na wszystko. No to jest coś, chociaż berkowie mają po 70% redukcji, więc... Dobra, no jak mi te 5 skoczy, to mogę ich zniszczyć. Bo chcę zobaczyć, czy jest buff trzeci dobiegaczy, czy tylko dwa są, bo nie pamiętam. O, jeszcze trzecia kapliczka. Co? Mauzoleum trzecie. 77% na te 5. 4 cienie dostanę, jak 10 zabiję. Może się uda. Może zdążysz. Bo mam zaraz zamiar ich kończyć. 91%. To nie rób mi tego. No nie, no 95. Może zabijesz po drodze. 97. 8. Jest. Nie, nie ma trzeciego buffa do biegaczy, tylko dwa są. No dobra, to lecimy z tym koksem. Potrzebuję 1000 golda, żeby ich napobić. Dobra, cyk. Lecimy. Zbyt potężni są na Mithrilu. 24 speeda. No i to rozumiem. Fajnie budynki niszczą. No jak mają 20 obrażeń i 24 speeda. Mam 4 cienie. Essa. Dałeś radę. Jakby jeszcze byli na berku, to by w ogóle było nie do rozwalenia. A jeszcze na Invigorate'cie, no ale Invigorate'a nie możemy mieć, bo nie mamy magii leczenia. Ale berka możemy mieć jak ten. Jakbyś odblokował go. Kowal na piwie też jaki potężny. Chociaż biegacz ma na piwie, ma 13 kombata. No to jest już dość sporo, no bo biegacze głównie cierpią przez to, że mają w trójce, że mają w zasadzie no zero kombata praktycznie. A tu to jest, to nie ma czegoś takiego. Już kolejny pomysł do patcha. Zaraz piszę. You are victorious. No cóż, biegacze za mocni, ewidentnie. Mam 75 HP w ogóle na tym poziomie. No to jest nawet dobra jednostka. No 13 kombata, no to nawet z minusami wygrał. Ale to jest śmieszne, jak tu jest tu źle zbalansowane, że...